Jesteśmy na promie Biechowej, takiego opisywałem. Ja i Ania. Ania? Hello. Hello. Idziemy. Płyniemy na drugą stronę właśnie. Pełno ludzi jest. Przygotowujemy się do spływu. Zobaczymy, jak dużo. To jest łódka. Jak będziemy wracać może z tej łódki, a nie skorzystamy, będziemy wędkować. Jestem za. Ludzi trochę jest. Miało być chyba 30 osad. Plus jeszcze ludzie z własnymi kajakami. A póki co tych ludzi z własnymi kajakami pewnie nie ma. Poczekamy, zobaczymy. Pogoda ich może troszeczkę też zniechęciła. Będzie padać? Będzie, niestety. Bardzo nas to smuci, ale... To dlatego, że my nie płyniemy, no nie, nie? Właśnie dlatego, dokładnie. I to jest rozwiązanie zagadki. No właśnie. Nie, nie, fajnie gdyby to słonko chociaż na chwilkę wyszło. Będzie przyjemniej płynąć. No zobaczymy. Będziemy ich dopingować oczywiście. Jesteśmy tutaj bardzo... Duchem jesteśmy za. O, kto przyjechał? Straż pożarna czy ochotnicza? Zobaczymy. Okej, idziemy porobić zdjęć troszeczkę. Zarchiwizujemy to wszystko. I tyle. Uczestnicy spływu są zobowiązani do posiadania przy sobie dokumentów. Trzeba też tutaj pamiętać proszę, żeby te dokumenty były bardzo szczelnie zapakowane. Państwo otrzymaliście między innymi te saszetki, które są szczelne, które są specjalnie przygotowane na spływie. Proszę zapakować komórki, jakieś drobiazgi, bo zdarzyło się, że niestety ktoś stracił wszystkie dokumenty bodajże 2 lata temu. Także bardzo proszę bezpiecznie to zapakować i przechowywać. Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego oraz ochrony przyrody. To może też przypomnę, że przez dość duży odcinek płyniemy fragmentem tych obszarów Natura 2000, więc tutaj też no, jesteśmy czasami narażeni na reakcje osób, które odpowiadają za porządek na tych terenach. Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce ratunkowej. Akcentuję, przepraszam to bardzo mocno. Tak, proszę, żebyście Państwo mieli te kamizelki i nie gdzieś tam schowane pod siedzeniem czy pod plecami, ale żebyście Państwo mieli je na sobie. Tak? Jesteśmy na rozpoczęciu 5. już spływu szlakiem śluz Wielkiej Pętli Wielkopolski. Pogoda taka troszeczkę może nas dzisiaj zaskoczyła lekko, ale sądzę, że dla wodniaków to nie będzie żaden problem. Płyniemy taką bardzo ładną trasą z Biechowy. Teraz właśnie jesteśmy tutaj przy przeprawie promowej. Później Doliną Warty dopłyniemy do Konina i ta, myślę, taka największa atrakcja dla kajakarzy dzisiaj, to znaczy przepłynięcie 2 śluz na odcinku kanału Warta-Gopła. Dopływamy do ośrodka przystań i tam myślę dużo niespodzianek dla dzisiejszych wodniaków będzie czekało. No właśnie, płyniemy po części przez tereny chronione. To jest piękne miejsca tu są. Tak. Warta generalnie jest piękna. Warta i Dolina Warty na bardzo dużym odcinku jest w tym obszarze chronionym Natura 2000, więc tutaj też myślę ta atrakcja w postaci tych walorów przyrodniczych dla tych wodniaków będzie taką też fajną, ciekawą rzeczą. Bądź tu pierwsze. I do widzenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Właśnie, w Gosławicach się spotykamy. Proponuję wyrzucić zbędny balast teraz. A Państwo, którzy mają własne kajaki, to się rejestrowali. Naturalnie. Ania, w tym roku nie płyniemy, co? Niestety, ale życzymy powodzenia tym, którzy płyną. Tak jest. Uda się w następnym roku, a może jeszcze tego lata, zobaczymy. Niech wygra najlepszy, a pozostali niech mają z tego dużą satysfakcję. Panowie, dacie radę do końca? Co do końca? Do końca płyniecie, czy tak? Do końca, do końca. Dobrze. Jak mamy radę. Sterujemy tak, żeby nie, nurt nas nie za bardzo do przodu nie popychał, czyli balansujemy do tyłu wiosłami delikatnie.
I dobrze by było, gdyby Państwo się trójeczkami ustawiali, żebyśmy mieli Was wszystkich w zasięgu wzroku. Nie no, tu. Jak nabieracie prędkości, hamujemy. Jak się szyb ustawi, wtedy będziemy płynąć. Lewe, lewe, panowie w czerwonym, lewe wiosło do tyłu. Dawid zrobi jedno tak teraz i jak wszyscy przejdą. Jak za szybko będziecie płynąć, to wiosełkami do tyłu, czyli hamujemy. Uwaga, uwaga, bo sobie dziurę zrobicie. Jak za szybko będziecie płynąć, to za szybko przypłyniecie. Kochani, tej rzeka naprawdę to nie są żarty. Teraz to widzę. I czym, czy nie popadali w drugą stronę? Ustawiamy się trójeczkami. Jeżeli jest możliwe, to proszę trójeczkami, żebyśmy wszyscy mieli na siebie wzrok. Tam fajnie nie mogą przerobić. Staranowali. Odbijać, odbijać, odbijać na nurt więcej. Tam na... Na środek. Tam. Panowie, lewym wiosłem do tyłu. Jutro na Facebooku, Krzysztof. Dzisiaj. Nie chciał mi zdjęcie. Zielony kajak, lewym wiosłem do tyłu, kierunek nabieramy. Lewym wiosłem do tyłu. Jak możesz, to trzymaj prawy brzeg. Po środku. Super, dziękujemy. O! Coś jest robicie, może się bardzo. Lewy mocniej. I lewy do tyłu, żeby kierunek nabrać. Właśnie jest przerwa. Wszyscy się pożywiają. Zobaczymy, w jakiej kondycji. Nie no, raczej wszyscy są w miarę dobrej kondycji, no nie, Aniu? Tak, myślę, że tak. I widać po tym, jak niektórzy nawet się uśmiechają, więc mimo zmęczenia pewnie zadowoleni. Albo kajak był uszkodzony, bo też nie do... Tak? No. Słyszałeś? Był jeden kajak rezerwowy. Mogliśmy płynąć. Rezerwowy. Kurde, się zastanawialiśmy, mogliśmy płynąć. Samochód bym zostawił. No, kto by ruszył taki samochód? Nikt. I byśmy sobie przepłynęli, a tak... Nie, za rok, odłóżmy to za rok. Gdzie? Ja idę się do... Widzicie. Aniu, wszystko w porządku, tak? Stwierdzasz? O, bardzo w porządku. Rozmawiałam z kilkoma osobami. Są zadowoleni. Wszyscy mają silną motywację, żeby dotrzeć do końca. Dadzą radę? Dadzą, jestem pewna.
spokojnie da radę. To mówisz, Aniu, że płyniemy razem z tym za rok czasu, ale ty wiosłujesz, bo jedna osoba może. Dobrze. Ja wiosłuję, ale nadaję tempo. Tak jest. Zastanów się, czy to jest dobry pomysł. Okej. Małe spojrzenie w obiektyw. Powodzenia. Była tylko jedna mała wywrotka, przebierają się i płyną dalej. Wszystko zgodnie z planem. No cóż, jedziemy dalej. Mało drugie do tej pory.